Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Kontynuujemy ponad 124,5 godzinki przegrane. 10 kwietnia graliśmy ostatnio, a ten odcinek nagrywam 20 kwietnia 2024 roku około godziny 17:17. Ok, kontynuujemy. Zrobiłem małe cięcie, żebyście nie musieli oglądać ekranu ładowania, gdzie nic się nie dzieje. Dobra, co my tu ostatnio działaliśmy? Mamy marzec, godzina trzecia. Sporo sobie ostatnio działaliśmy z drewnem. Także mogę Wam pokazać, jak to tu wygląda w produkcjach. Mamy dużo drewna. 24 tysiące litrów ostatnio dostarczonego. Także tak to wygląda. W pozostałych miejscach tak to wygląda. No, sporo jeszcze jest tej trzciny cukrowej. Jeszcze się poleczkami będziemy zajmować. Też za niedługo. Też to właśnie planuję Wam pokazać, także też myślę, że tutaj przerobimy je na cukier. Dobra, tutaj tak to wygląda. Także elegancko. Już sporo było tego owsa i kukurydzy. Tutaj też mamy tyle mleka. Wszędzie włączona dystrybucja, żeby się nie pojawiały te palety. W olejarni tak to wygląda. Kończą się słoneczniki. Także też można pomyśleć, żeby je gdzieś tam zasiać. A to dopiero co? Dopiero tu jajka przywiozłem i już ich nie ma. No bo to w sumie się ich około chyba 200 litrów, tak, zużywa na miesiąc. Podczas gdy produkujemy również chleb. No i tu jeszcze 1000 litrów jest ciast. Ostatnio sobie też sporo rzeczy sprzedawaliśmy. Mogę Wam też za chwilę pokazać statystyki i finanse. Ostatnio to w poprzednim odcinku właśnie pokazywałem na szybko, na końcu. Tutaj też mam obawy, że braknie mi bawełny do następnych zbiorów, gdzie właśnie będziemy ją teraz po zbiorach siać i za 4 miesiące dopiero zbierać. Także myślę, że tak może być właśnie. Dobra, statystyki też Wam pokażę. Coś tam mam na szybko ostatnio pokazywałem, ale teraz można to zrobić na spokojnie. Posadzone drzewa. O, też się naliczyły, proszę bardzo. Co prawda one nie były posadzone, tylko po prostu były wycięte pieńki, w miejscu, w których wyrosną właśnie nowe drzewa. Ale to właśnie tyle jest ściętych drzew, tyle jest posadzonych drzew, czyli wyciętych pieńków w poprzednim odcinku. Także spoko. No i w magazynie mamy 148 bel i palet. Łącznie. No i finanse Wam też pokażę. Bo naprawdę sporo ostatnio zarobiliśmy. Tutaj również sprzedane bele prawie. Ćwierć miliona w grudniu. Czyli i kiszonka i soma chyba, tak? Sprzedane produkty również co miesiąc. Dużo, dużo. Też w marcu tu właśnie ostatnio. W poprzednim odcinku nowe maszyny w lutym, czyli ten rębak do drzewa, tak? Tak to wygląda. No i 1 720 6 000 aktualnie na koncie. W porządeczku. U zwierząt jak to wygląda? No standardowo mleko i gnojówka do ogarnięcia. Także mamy marzec. Przewinę sobie jeszcze czas. I zaczynamy kolejne zbiory. Pokażę Wam mapę, jak to wygląda. Także mamy do zbioru kolejny raz. No tu w lewym górnym rogu jeszcze dwa pola, które nie należą do mnie, są obsiane burakami. Tyle kosztują. I coś tu jeszcze mam do kupienia? Nie, chyba tylko te dwa. Chyba tylko te dwa pola, które tu się bardziej opłaca do kupienia. Tutaj chyba około 250 tysięcy, nieco ponad, za hektar, a to jest dużo tańsze, nie? To jest dużo tańsze, bo tutaj tak 120? 110, 120 chyba, na szybko licząc w pamięci, za hektar. Także niegotowe są tylko jeszcze oliwki na 16, a tak no to mamy sorgę na 14, soje na 17, 15, 11, 10, 5 i 4 i kukurydzę na 6, 8 i 9 do zbioru oraz winogrona na 7. Nie ma już trzciny,
Na szóstce jest tam aktualnie kukurydza. No również trawa na 1, 2, 3. Także naprawdę dużo roboty. Dobra. W takim razie tutaj możemy sobie już puścić nie ten kombajn, tylko ten kombajn na zbiór kukurydzy. W takim razie numer 8. Od tego sobie zaczniemy. Tym kombajnem. Myślę, że dużo więcej sobie też pogram poza odcinkiem. I dajcie też właśnie znać w komentarzu, jak Wam się podobały cięcia w poprzednich odcinkach. Bo myślę, że spoko wyszło. Jeśli również tak uważacie, to postaram się je robić częściej. Możemy też tu winogrona puścić. Jak najbardziej do zbioru. Czy w marcu mamy coś tam do sprzedania? Nie wiem. Ale na razie się tu skupimy na pracach polowych. Także tu na winogrona też puszczę pracownika. Czas sobie za chwilę zatrzymamy. Gdzieś tam koło 6. Trafić sobie trzeba wrzątek. No dawaj, dawaj gazu. 6, no jeszcze. Jeszcze chwilę sobie przewiniemy. Tutaj oliwki jeszcze nie. A 6:30 już jest. Już jest chyba w miarę. Tutaj też sprzęty przy lesie. A jak to wygląda z tymi drzewami? Nic tu się jeszcze nie pojawiło, nie? Tam po lewej też sobie początkowo, to już Wam chyba w poprzednim odcinku mówię, że początkowo sobie tam nie zauważyłem tych pieńków niektórych przy stacji benzynowej. A i tu mam jeszcze z cukrem. Te dwa transporty do dostarczenia. Dobra, czasu trochę przewinąłem. Zobaczmy, jak to tu wygląda. 36,5 tysiąca, nieco ponad. Tu wchodzi chyba 60, tak? Czyli 20, tam 4 niecałe. No, czyli po jednej takiej przyczepie włosiowej można by przywieźć, ale w sumie nie jest to pilne. A jak to wygląda z winogronami? A, już się skończyło ostatnio. Już się skończyło ostatnio. Tu rodzynki przez dystrybucję trafiają. No, także spoko. Spoko sprawa, że tu właśnie nie powinno zabraknąć tych rodzynek do produkcji płatków zbożowych. Sporo można na nich zarobić. Jak tu właśnie ostatnio pokazywałem. No i tutaj cukru mamy te kilka tysięcy litrów, ale generalnie tu mamy jeszcze właśnie ostatnio załadowane, chyba poza odcinkiem. Tak mi się wydaje, że sporo sobie ostatnio grałem. Także właśnie mamy dwa zestawy do dostarczenia na farmę. Także w sumie mógłbym je już teraz puścić. Ale spoko, za chwilę to ogarniemy. W takim razie tym dużym kombajnem sobie możemy podjechać na 11. Od tego pora sobie zaczniemy. Akurat właśnie teraz na odcinku. No i w sumie tam od lewej strony. W sumie tam od lewej strony, bo tam jest budynek. Tu właśnie po prawej stronie, koło koni. Tego padoku, który tu można sobie kupić, żeby te konie hodować. Właśnie sporo tych pieńków jeszcze zostało. No bo generalnie więcej tych drzew chciałem niż tu pieńków ostatnio usunąłem. Dobra, włączamy sobie, rozkładamy, chwilę to zajmie. Ciekawy jestem, czy na tej mapie również są błędy, jak na tej drugiej mapie, o których Wam już kiedyś opowiadałem, jak ktoś tu jest stałym widzem i ogląda moje odcinki. Każdy to wie. Pewnie i słyszał już, jak opowiadałem, że właśnie na tamtej mapie drugiej, nie na tej, na której teraz gram, w przypadku owiec i chyba koni również, tak mi się kojarzy z tego, co pamiętam, że można było kupić sobie właśnie budynek dla koni i kupowało się razem z tym pole obok. Także wychodziło taniej niż właśnie kupując samo to pole. To miało się właśnie to miejsce na hodowanie zwierząt i właśnie pole obok, które kupując normalnie było dużo droższe. Także się to opłacało. Ciekawy jestem, czy w aktualizacji może to naprawili. Powinno się to chyba zmieścić, nie? 1,24 hektara soi w ten zbiornik. Także po tym polu sobie, tym kombajnem polecimy na 10. No tej soi mam naprawdę sporo. Tam jeszcze 15, 17 koło sklepu. No i tu na dole 4, 5 i 10. Do odbioru kukurydzy musimy też zestaw ogarnąć. Może w sumie... Ile mam tej kukurydzy?
Tutaj 3,4 hektara, tutaj no to prawie 3 hektary łącznie. I tutaj 1,5, czyli 4,5 hektara. 4,5 hektara. Może ciężarówkę? Chociaż, no nie wiem. Teoretycznie mamy marzec. W czerwcu będziemy sprzedawać soję, więc można by ciężarówką odbierać soję właśnie. I już nie wysypywać tego, tylko żeby sobie czekała na sprzedaż, nie? Ale też chwila, moment. To nie jest problem, żeby sobie wysypać czy napełnić, nie? To jest bardzo szybko możliwe do zrobienia. Dobra, także puszczamy tu ich wszystkich. Tutaj też mamy tego ziomeczka z obornikiem do nawożenia sadów. Fajny sprzęt. Tutaj oczywiście kłębosz będzie potrzebny do ogarnięcia po kukurydzy. Przed tym myślę, że gnojówka. No i potem tu siejemy na tym właśnie numer polu 8. Bura, bawełnę chciałem powiedzieć. Ten już tu jest pełny. Także musimy ogarnąć odbiór. Tu już chyba nie dojdzie do końca, nie? Tego przejazdu. A no właśnie, niewiele mu brakło. Dosłownie takie dwa odcinki króciutkie pomiędzy słupami. Także niecałe cztery przejazdy jest już pełne. Musimy ogarnąć właśnie ten, myślę, zestaw do odbioru. Zatorek tu w miarę sobie daje radę. 160 czy około 170 koni. Sprawda, tu skrzynię ma ręczną, co widać i słychać. Także wyślijmy go tam. I jeszcze ten już tutaj czwart pędzi, a ja jeszcze szukam Fynda. Dokładnie mamy i Fynda. Któregoś tam do czwara myślę, że ogarniemy też z przyczepką do odbioru. Jednego na soję, a drugiego myślę ciężarówkę na kukurydzę. Również tego jeszcze myślę co i z czym. Bo tej soi też będzie sporo. Nie, w sumie z kukurydzą to można i. Ciekawe, już pełno. Co to ma za problem? Ciekawe, czy nam się przy farmie nie. To tu się miną, jakbyś miał. Dobra, udało im się. Tu jest ten duży dojczwar, tak? Także przepinamy go do chyba tej dużej przyczepy, czy do małych. Bo ja mam w sumie tą jedną przyczepę 24,5 tysiąca bodajże litrów, a druga 30, tam 7,5 chyba. Dobra, wyładowujemy. Dzięki, jeśli ktoś mu powiedział na zdrowie. No i też przydałoby się tutaj albo JCB-kiem, albo Landinim. Kosiarki, nie? Dopuścić. Koszenie trawy. Dobra, niech będzie duży dojczwar. Niech będzie duży dojczwar do dużej przyczepy. Ten mniejszy dojczwar może być do tamtej mniejszej przyczepy. Tu mamy też oliwki. Ostatnio ich nie sprzedawałem. I co ja teraz z nimi zrobię? Mogę je przewieźć do olejarni. Bo tu się faktycznie zmieści chyba taki pewny zestaw, raczej tak. Jest tam nie za dużo tego wszystkiego. W mleczarni jak to wygląda? To już jest prawie pełne, nie? No, trzeba by te palety poprzewozić. Ostatnio sporo miejsca zwolniłem, także spoko. Ale też cukier produkuję i tu przewożę właśnie, bo też sobie niedługo go sprzedamy. Za kilka miesięcy. A oliwki generalnie będziemy sprzedawać w czerwcu. Również tak jak soja za kilka miesięcy. Dwa sto, a aktualnie jest 1800. Także można by chyba przewieźć to, co mam teraz na przyczepach do olejarni. Znaczy teraz to w sumie nie muszę się tym martwić, bo zbiory kolejne będą w kwietniu. Aczkolwiek no potem to już będą czekać. Potem to już będą czekać właśnie w. Dobra, to w sumie na kukurydzę. Potem już będą czekać w przyczepie te. O, elegancko. Nie wiem, jak tu zrobił przejazdu, ze 4. Pewnie. I akurat zawraca, jest prawie pełny, więc będziemy miał na zewnątrz.
Spoko, ten tu już tak czeka, ten tu już też dojeżdża, także podjedźmy sobie, od razu opróżnijmy, żeby ten dalej leciał. W takim problematycznym miejscu się zatrzymuje. Ale jakoś to mam nadzieję, że damy radę od niego odebrać i podjechać. Także no myślę, że teraz te prace będą takie powtarzalne dosyć, także myślę, że nie będę tak jak do tej pory nagrywał tego wszystkiego, co tutaj robię, bez żadnych cięć, bez przerwy. Tylko postaram się to wam jakoś w skrócie przybliżyć, pokazać. Dobrze. Jakoś tak to ogarniamy, połowa do przyczepy, połowa obok. Ale spoko. Także to cztery przyjazdy niecałe zrobił. Ten kombajn elegancko sobie tam cofnie. Też sobie tu cofnijmy, żeby mu nie przeszkadzać. No i z tej strony będziemy teraz odbierać. Po niecałych czterech przyjazdach, tak? Akurat tyle mu tu się mieści. Dobra. Ten klas myślę, że do Głębosza, nie? JCB myślę, że do beczki na gnojówkę. Landini myślę, że do... No tu tych pieńków nie wyciąłem chyba, tak? Chociaż nie. Wyciąłem, ale one jakoś, te drzewa odrastają po jakimś czasie. Teraz po miesiącu jeszcze nie widać, żeby coś tu było. Ale chyba po 4 czy 5 miesiącach powinno być już. Powinno być już. Maksymalnie ogarnięte. Dobra, tutaj 25 600 litrów prawie mleka. Także możemy sobie napełnić, zanim przepniemy się do. No i tu jest 11 000 litrów w mleczarni. Cena mleka teraz jest chyba niezbyt duża, nie? Mamy marzec. 2200. Nie, teoretycznie. Znaczy mam lekki, tam kilka tysięcy litrów chyba. Nadmiar tego mleka, mleczarnia nie jest w stanie tego przerobić. Ale czy ja wiem, czy ja chcę przerabiać? Zostaje mi supermarket i targ rolny, tak? Bo mleczarnia i piekarnia należą do mnie. Także no targ rolny, piekarnia jest najdrożej, ale jedynie targ rolny ewentualnie. 2244. Zastanawiam się, czy chcę to mleko teraz sprzedawać. Ponad 2200, także no 50 parę tysięcy, czy 60 może nawet około. A bym za tą beczkę tutaj mleka dostał, 20 parę tysięcy litrów. No i ten tu przez farmę sobie postanowił przejechać. Ciekawe, czy tu mu nic nie będzie przeszkadzać. A no właśnie, kultywator. Nie wiem, czemu on go nie widzi. Ciekawe, czy przez trofen tu stał. To on tam postanowił przez farmę przejechać. No cóż. Dobra. Wszystko wyładowane. Także fendę jeszcze mamy. Do czego ja tu fendę zapnę? Cóż ja tu findem mogę robić? Tym podejdźmy sobie, odbierzmy. Jeszcze Masej też jest. Szkoda, że tak to wyszło. Także Głębosza trzeba będzie sporo używać. Tam gnojóweczka, no to w sumie może fend do tego obornika, nie? No bo... Też chwilę trzeba będzie... I to ja samodzielnie będę musiał ogarnąć. Dobra, to mleko może się nie skiśnie tutaj w tej beczce. A tam mam te dwie naczepy. Może o nim nie zapomnę. Aczkolwiek w piekarni chyba też nie potrzeba tego mleka, nie? Trochę tam było, ale generalnie myślę, że no jest 5000. Nieco ponad. Także spoko. Dobra, przepinka ciężarówką do tej naczepy. Czy się tutaj tam nawet złamać? Żeby podpiąć elegancko. Dużo wybacza. Ten zestaw fajnie. Ale on się łamie.
Także, ups, w sumie w tą stronę. Znaczy, to nie jest w sumie pilne. To nie wiem, czy dobrze, że tak się przepiąłem już teraz, no bo... Bo tam generalnie na... O, kawałeczek zostaje malutki. Na tej jedenastce. Można by też już tam jakiś siewnik puścić. No dobra. W takim razie... Tą ciężarówkę puścimy sobie tam koło dziesiątki. Może nawet w sumie tu. Od tamtej strony potem puścimy. Po wysypaniu ciężarówkę. Tutaj możemy odpiąć ten zestawik, bo na razie nie będzie potrzebny w tym miesiącu jeszcze. Przepniemy się do tamtej przyczepy i... I w sumie nie wiem. Trzciny cukrowej teraz do zbierania nie mamy. Także to jakiś pomocniczy do kukurydzy ewentualnie może być. Nie wiem, na razie niech stoi. To taki wąski jeszcze został. Trudno. Tutaj prace elegancko lecą. JCB myślę, że to gnojówki, nie? Na pewno puścimy go na 8. Aczkolwiek tam trzeba by też będzie omijaki obornikiem poprawić. Także spoko. Na pewno by się przydało, nie? Ten zestawik z pustym na pole. Lepiej, żebym nie jechał. Znaczy generalnie pracownik sobie może tutaj pobrać, ale też napełnijmy, żeby też ja mógł popracować troszeczkę. Tym sprintem. Dobra. Tak to tu wygląda elegancko. No i tam w środku jest chyba paszałbut odczepiony. Aczkolwiek wydaje mi się, że już nie ma tam w środku kiszonki, także trzeba czymś podjechać, podpiąć go. Ale to nie pilne. Coś tam jeszcze te zwierzęta w kurcie mają. Dobra, na 11 chyba już też do końca doszedł zbiór. Dobra, w takim razie Landini do kosiarek może. Żeby już też coś tam podziałał, ale będzie brakować pracowników standardowo. Siewnik też z John Deere, myślę, że pasowałoby puścić za tamtym John Deere'em kombajnem. A Fenda chyba sobie podepniemy do rozrzutnika obornika. No i jeszcze mamy Maseja. No Masej w sumie 305 koni. Troszeczkę mocniejszy byłby od Landiniego na przykład do kosiarek, ale ogarniemy. Dobrze, dopuśćmy pracownika na koszenie trawy. Myślę, że jeszcze jeden zbiór sobie zrobimy. Na tej mapie trawy. Pewnie tylko jeden. Za jakiś tam czas. No i dobra, niech ten pracownik leci. Też sobie tu poza polami, poza odcinkiem ogarnę. Tą trawę, ten tu pełny będzie za chwilę. Coś tam daje znać niby. Ten tu też dojechał, ale możemy sobie nim na razie cofnąć. Ten skończył, także przejdźmy nim na kolejne pole. Jakieś tu są, ale tylko mijaczki, ale to już nie będę tego tutaj poprawią. Niech już tak zostanie. Także no szkoda, że taki wąski przejazd został, ale spoko. Którędy sobie? Może tędy pojedziemy. Już nie będę się chyba przypinał z tym headerem na tył. Jakoś tu się może zmieścimy, chociaż 15 metrów z przodu. To nie jest wcale mało. Tutaj przetwarzanie. No, ciasno będzie. Drzewa tu supy. Z kolizjami. Nie to co na mojej mapce. Millandscape Midland, na której gram właśnie w Farmingu 22. Po prawej była właśnie przetwórnia winogron oraz młyn zbożowy, do którego też dostarczymy sobie sorgo. W sumie to jeszcze tu się trochę zmieści, więc puszczę pracownika.
Tego też tu mogę. W takim razie puścić, żeby trochę tutaj po rozlewał gniówki. Ja sobie to myślę wszystko pokończę poza odcinkiem. Nie będę już wam tak jak poprzednio te wszystkie zbiory pokazywał tutaj. No, troszeczkę omijaczek chyba będzie z lewej. Także tu już sobie myślę dużo więcej pogram poza odcinkiem. No i zobaczycie generalnie. Tego, czego nie chcę właśnie robić poza odcinkiem, żebyście nie widzieli, no to właśnie jakieś sprzedaże produktów. No i właśnie jakieś takie nowe rzeczy, które właśnie kupuję, czy pierwszy raz się zajmuję, nie? Dobra. W takim razie JCB-ka puścimy tam na 11. Tylko myślę, co my tam zasiejemy teraz. Mamy marzec. I nie wiem. I nie wiem. To też od lewej strony najlepiej. Ten tu śmiga, aczkolwiek myślę, że tak jak zawsze standardowo to jakieś omijaczki będą, a no właśnie, tym pierwszym i drugim przejazdem. Także trzeba to będzie poprawić obornikiem, bo jednak takich tutaj omijaków za bardzo nie chcę. Jakiś taki czysty ten zestaw, nie? Jakoś chyba musiałem niedawno odwiedzać nim, no i nie. Ten tu już jest też prawie pełny, ten jest też pełny, także trzeba podjechać. Żeby tu pracownicy się nie nudzili. No to poczekam, od razu cofnę, żeby za chwilę się nie musieć martwić, że to muszę się przesiadać i znowu zapalać tego zetora, podjeżdżać, żeby przejeżdżać obok, żeby pracowników nie blokować, żeby oni tu mogli sobie na spokojnie pracować. Kukurydza też jest teraz pełna. No a ten tu już też tu widać, że do niecałej połowy dojechał. Ciekawe, czy jeszcze raz z tej strony będzie tutaj pełny, czy już na tamtą stronę muszę przejechać. Tego też tu można zabrać, żeby nie przeszkadzał. Ten też tu będzie za niedługo pełny. Co ja może tu bym dojechał z nim do końca przejazdu i od razu go opróżnił. Sporo tu się mieści. Ten kombajn, nie? Tam ponad hektar, tamtego pola i jeszcze tutaj, on tu jeszcze nie hamuje, także pełny nie powinien być. Dobra, dojdziemy z nim do końca i elegancko powinien sobie wszystko wysypać i potem kontynuować zbiór tego pola. Dobra, tego. A ten jest zablokowany, no tak. Chociaż tu się jeszcze jakoś tam na styk minął. Elegancko. Podjeżdżamy do tego również elegancko. Również z tyłu na zewnątrz. Także fajnie się tu. Fajnie się tu akurat trafiło. Tym razem tych winogron będzie zebranych mniej, ponieważ to pole nie było już głęboszowane. Tak jak poprzednim razem, kiedy tam zebrałem 30 200 litrów. Teraz tam będzie kilka tysięcy litrów mniej. Można zobaczyć, ile dokładnie z poprzedniego razu. No aczkolwiek, no tu takie są omijaczki właśnie. Czy tu, jak właśnie zablokuje rozlewanie gniówki. No to na chwilę przerwie rozlewanie. Można zobaczyć właśnie z poprzedniego razu, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie, ile tam ta orka daje. Ale kilka tysięcy litrów, wydaje mi się, że 20%. Jest mniej, kiedy to pole nie jest zagłębiona, także około 6000 litrów, nie? By wychodziło. No ale zobaczymy sobie teraz, ile tego będzie. Dobra, ten tu dojechał. I co my tu chcemy zasiać? Czy sorgo, czy... Rzepak chyba nie, albo sorgo, albo soję, myślę. Tutaj mamy niedaleko do młyna.
Nie wiem, czy sobie kolejny raz takie pole nieco pan hektar. Wtedy już tu będą następne zbiory w lipcu i będzie ten silos, mogę wam to właśnie pokazać w silosie, jak tu jeszcze wygląda sytuacja, ile tego mamy. No tej soi jeszcze mamy sporo z poprzednich zbiorów. Owiec również jest, no i tam kukurydzy też kilka tysięcy litrów. Może teraz w sumie nie będę tej kukurydzy siał, tylko sobie ewentualnie zasieję słoneczniki i właśnie tam bawełnę. Na pewno w prawym dolnym rogu. Dobra, jak nie wiem co to, to niech będzie ta soja. W takim razie, no bo sorgo też tu sobie sporo teraz zbierzemy. 30 parę czy 40 parę tysięcy litrów. Także trochę na mąkę będzie. Tutaj właśnie do produkcji ciast. Także tam będzie nieco, też trochę więcej tego sorgo. Albo w sumie wiecie co, sorgo sobie zasiejemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym tak w trakcie. I tu się chyba w ten kombajn nie zmieści. Kilkanaście tysięcy litrów. Nieco ponad hektar na zbiornik. Tu już sorgo więcej sypie, więc może być ciężko. Może być ciężko. Ten też tu już skończył. Właśnie jakoś tak pracowników mi nie brakuje. Także puszczamy go na kolejne pole. Tutaj poza polami sobie dokończę poza odcinkiem. No zresztą i tak myślę, że sporo sobie pogram teraz poza odcinkiem. Dobra. Zatem. Ten tu też stoi elegancko. Elegancko. Także tym fendem sobie polecę z rozrzutnikiem obrudnika. Aczkolwiek teraz chyba nie mam żadnego wolnego pracownika. Nawet mi się zrymowało. Tam ogarniemy omijaki po tamtym pracowniku, który rozlewa gniówkę. Potem głębosz, potem siewnik punktowy poleci. No aczkolwiek tak jak mówię, sporo sobie myślę już tutaj dokończę poza odcinkiem rzeczy. Myślę, że też którego ja tu mogę zwolnić. Ten jest też tu. Zwolniłem, chciałem się przesiąść, ale spoko. Niech sobie robi ten jest prawie pełny też. Może tego sobie na razie zwolnijmy. Chociaż kurczę, zastanawiam się. I tak mi to będzie na wszystkich pracowników brakowało. Trzeba tu będzie jakąś kolejność wprowadzić. Tutaj rozrzutnik jest napełniony, dobra. Także też go tam wyślijmy. Na pole numer 8. Także teraz generalnie będę kończył odcinek. No i sobie myślę, że sporo pogram poza odcinkiem. No i pokażę wam, co tam się zmieniło. I na jakim jestem etapie. Także no to wszystko mogliście już zobaczyć wcześniej. Przy poprzednich zbiorach. Także myślę, że ciekawiej będzie, jak właśnie z prac z tego miesiąca nagram 2 czy 3 odcinki zamiast 6 czy 7, nie? Już się generalnie zbliżamy do końca, także no, staram się nie zanudzać. Dobra, także będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli wam się podobał, zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia wam życzę, zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Trzymajcie się, no i pa, pa.